Amen. Poszło, Krzysztof, tak? Okej, okay, to ja się z wami czymś podzielę, co przygotowałem na dzisiaj. Nie lubię dopowiadać po ludziach, bo nigdy nie chcę nikogo, tu nie chodzi o jakieś tam poprawianie i tak dalej, tylko właśnie to, co ty powiedziałeś, to jest piękne, bo ludzie mają wtłoczony obraz katolickiego Boga. I zaczynają kojarzyć Boga z pewnym systemem, z pewnym wykonywaniem różnych rzeczy, bo jak nie pójdziesz, bo jak nie zrobisz, to Bóg cię posmaga i tak dalej, nie? I teraz pytanie. Czy działa Bóg, czy nie działa Bóg? No, po życiu widać, czy działa Bóg, nie? Człowiek, o którym mówisz, miał spotkanie z żywym Bogiem, z Duchem Świętym, który jest życiem, który przynosi życie. Coś się w człowieku zmienia. Ja parę lat chodziłem do kościoła i nigdy nie doświadczyłem Boga. Ale kiedy zwrócimy się do tego prawdziwego, do żywego Jezusa, który za nas umarł, który nas zbawił. Wiecie, nie chodzi o to, żeby do systemu iść i tak dalej. Chodzi o to, żeby spotkać osobę, żeby się spotkać z osobą, bo to, na tym jest życie, na prawdziwym spotkaniu z Jezusem. Dobrze, przyjaciele, to już przejdę do meritum. Ostatnio mówiłem w temacie związanym z przebaczeniem. Dlaczego? Bo ja bym chciał, żebyśmy wszyscy przechodzili przez proces zwany pokutą. Narodzić się na nowo w momencie, gdy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, to jest jedno. Przyjąć Ducha Świętego to jest jedno. Ale druga rzecz to jest taka, że przede wszystkim, kiedy rodzimy się na nowo, to nie jest tak, że Bóg nas poprawia. Bóg nam daje nowego ducha w ogóle, wiecie, nie? Jesteśmy nowymi stworzeniami, mówi Biblia, gdy Duch Święty przychodzi do nas. Także celem tego, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu, nie jest poprawienie człowieka. To jest przyniesienie życia człowiekowi i tchnięcie Ducha Świętego w nas, zrodzenie nas na nowo przez wiarę w Pana Jezusa. I Bóg mówi, nie, że zabiorę serce te z kamienia, a dam wam nowe serce, serce mięsiste. Ale czym jest pokuta w takim układzie? To nie jest, wiecie, tam 15 razy zdrowaś Mario, 15 razy Ojcze Nasz i dalej wychodzę i dalej robię te same rzeczy. Tylko pokuta wiąże się z przemianą życia. Kiedy Bóg przychodzi do nas i Duch Święty chce zacząć pracować z nami, to znaczy, że pewne rzeczy, które były wykrzywione w naszym życiu, kiedy nie znaliśmy Boga, Bóg chce zacząć naprawiać. I proces zwany pokutą właśnie polega na tym, gdzie ty wraz z Duchem Świętym pracujesz nad rzeczami, które były totalną porażką, totalną klapą w twoim życiu, być może grzechem. I chodzi o to, żeby wprowadzić tam Boże Królestwo w te sfery twojego życia. Dlatego ostatnio mówiłem o rzeczy związanych z nieprzebaczeniem, bo chciałbym, abyśmy byli wolnymi ludźmi prawdziwie od tych rzeczy, że chodzimy w jakimś nieprzebaczeniu, chodzimy w jakiejś wzgardzie. Bóg chce, żebyś był od tego wolny. Bóg tobie nie pamięta grzechu, więc On bardzo pragnie tego, abyśmy my nie pamiętali grzechów innym ludziom. Tym, którzy nas skrzywdzili, tym, którzy nas poranili. On chce, żeby w naszym sercu były te rzeczy zagojone, zaleczone. On nam nie wypomina błędów, On nam nie wypomina grzechów i On tak samo chce, abyśmy puścili niektóre rzeczy tym, którzy skrzywdzili nas, tym, którzy po prostu zadali nam jakiś ból, jakieś cierpienie. I ja wierzę, że to jest Bożym zamiarem, abyśmy mieli po prostu poukładane te rzeczy w naszych duszach, w naszych sercach. I dzisiaj chcę mówić o grzechach języka. Ostatnio przerabialiśmy temat nieprzebaczenia. Dzisiaj my, jako ludzie wierzący, którzy chcą żyć z Panem Jezusem, powinniśmy zapanować nad naszym językiem. Wiecie, czasami jest tak, że na przykład ja miałem w momencie, gdy przyszedłem do Pana Boga, rzeczą naturalną stało się to, że zniknęły wulgaryzmy z mojego języka. Przestałem wulgaryzować. Czasami się spotyka chrześcijan, z którymi rozmawiasz i oni, może nie co drugie słowo, ale tam zdarzy się coś bluzgnąć. W ogóle, wiecie, nie? I ja się w ogóle zastanawiam, bo kiedyś, czasami w chrześcijaństwie można zauważyć taką modę, ja nie jestem taki sztywny, ja nie jestem taki religijny,
To nie znaczy, że masz nie panować nad swoim językiem i bluzgać na prawo i na lewo, bo jesteś świadkiem Jezusa Chrystusa i masz dawać dobry przykład temu światu, a nie, że ty nie jesteś religijny, to ty tam nie będziesz. Trzeba. My musimy zapanować, kurczę, nad naszym językiem. I to nie tylko chodzi o wulgaryzmy, to chodzi o mnóstwo innych rzeczy. I mówię z perspektywy i z miejsca osoby, która też żyje z Bogiem i też dostrzega w swoim życiu różne rzeczy i na bieżąco staram się te rzeczy korygować, prawda? Z Bogiem, wiecie, nie? I żeby mówić o grzechach języka, to w ogóle chcę wrócić do takiego punktu wyjścia związanego w ogóle ze słowem. Zobaczcie w ogóle, często ludzie chlapią jęzorami na prawo i na lewo bez zastanowienia na temat swojego życia, na temat życia innych ludzi i w ogóle myślą, że to nie przyniesie żadnych konsekwencji. A prawda jest taka, że to przyniesie konsekwencje. Prędzej czy później człowiek spożyje owoc słów, które wypowiedział. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, tak czy nie? To teraz wam chcę coś przeczytać. Pierwsza księga w ogóle rodzaju, czyli stworzenie świata od początku. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. Będzie długo, ale sobie przez to przejdziemy, żeby to dobrze w nas wszystko utkwiło. Pierwszy rozdział tylko. I Bóg powiedział, niech się stanie światłość i stała się światłość. Bóg wiedział, że światłość była dobra i oddzielił Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy. Potem Bóg powiedział, niech się stanie firmament pośrodku wód i oddzieli wody od wód. I uczynił Bóg firmament i oddzielił wody, które są pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem i tak się stało. I Bóg nazwał firmament niebem i nastał wieczór i poranek, dzień drugi. Potem Bóg powiedział, niech się zbiorą w jednym miejscu wody, które są pod niebem i niech się ukaże sucha powierzchnia. I tak się stało. Zobaczcie, Bóg coś powiedział, w ogóle i tak się stało. I Bóg nazwał suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód morzami. I Bóg powiedział, że to było dobre. Wiecie co, dobra, nie będę czytał całego rozdziału, żeby niepotrzebnie nie przedłużać. Ale zobaczcie, Bóg coś powiedział, i za chwilę coś się stało. Co to znaczy? Że Bóg jest stwórcą. My jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. I słowa, które wypowiadamy w rzeczywistość duchową, nie są słowami wypowiedzianymi, że tak powiem, na wiatr i nic się dalej z nimi nie dzieje. Zaczyna się od myśli, później idą do tego słowa, na końcu idą czyny. Ale zobaczcie, jak słowo, samo słowo, może tak wiele uczynić. Bóg stworzył świat. Musimy uważać, co my w ogóle wypowiadamy. I tu nie chodzi tylko o bluzgi, o brzydkie wyrazy, brzydkie słowa. Ja wam zaraz poczytam jeszcze, przyjaciele, bo to też... sobie przygotowałem z przypowieści Salomona. To jest po prostu proces tam stworzenia świata. Bóg za pomocą słów stworzył świat. Później mamy na przykład Pana Jezusa, który słowem z ludzi wypędzał demony. Słowem wypędzał demony. Zrobił to słowem. Rozkazał, wydał rozkaz. Diabeł wyszedł. Człowieka. Biblia mówi, że śmierć i życie jest w mocy języka. Salomona 18:20. Owocem swoich ust nasyci człowiek swoje wnętrze, nasyci się plonem swych warg. Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, spożyje jego owoc. Śmierć i życie jest w mocy języka. Za chwilę otworzę list Jakuba i będę czytał dalej. Co jest napisane w tym liście? Że swoim językiem możemy błogosławić,
swoim językiem możemy przeklinać. I coś wam powiem. Nie ma nic po środku. Co innego mówi Biblia? Z każdego niepotrzebnie wypowiedzianego słowa ludzie zdadzą sprawę w dniu sądu. Kurczę. Mnie to osobiście pionuje. Jak dużo zależy od tego, czym jest nasiąknięte moje serce i później czy ja te rzeczy wypowiadam, albo w jaki sposób je wypowiadam. Swoim językiem można narobić, kochani, dużo dobrego i można narobić też dużo złego. Można błogosławić swoje życie i życie innych ludzi, a można przeklinać swoje życie i życie innych ludzi. Co oznacza słowo błogosławić? Gdybyśmy do oryginału zerknęli, słowo błogosławić oznacza uszczęśliwiać, a słowo przeklinać znaczy zatrzymywać wzrost. Czyli to, co ty mówisz do swojego życia albo do życia drugiego człowieka, może pobłogosławić twoje życie, a może spowodować zniszczenie w twoim życiu. Musimy sobie zdać sprawę z wagi wypowiadanych słów. Tym bardziej, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Mamy obraz tego, że Bóg swoim słowem stworzył świat. Założyłem sobie ostatnio akwarium. Odkryłem gen Boga w swoim życiu. Tak jak Bóg stwarzał świat, mnie fascynuje to, że sobie tam mogę, wiecie, piaseczek wyukładać, w ogóle żwirek, posadzić roślinki, sobie wyobrażać, jak ten korzeń ułożyć, jak później te rybki pływają. I sobie myślę, Boże, to jest w ogóle gen od Ciebie. Ty jesteś stwórcą, ja też lubię kreować i sobie stwarzać ten podwodny, w ogóle wiecie, nie? Świat. I Ty jesteś kreatorem. Chcąc czy nie chcąc, jesteś kreatorem swojego życia. I prawda jest taka, że to, co my dzisiaj doświadczamy w naszym życiu, jest spowodowane tym, co my sobie wykreowaliśmy przez całe swoje życie. Jesteśmy w miejscu, gdzie ponosimy jakąś konsekwencję naszych czynów. Złą bądź dobrą. Dotarliśmy do pewnego momentu i to jest wszystko konsekwencja w ogóle naszych czynów. A najciekawsze jest to, że wiele ludzi lubi zwalać winę na Boga, że tak wygląda moje życie. Nie. Pewne rzeczy, które są w twoim życiu, są tylko i wyłącznie dlatego, że są konsekwencją w ogóle twoich błędnych decyzji. Dlatego Biblia mówi, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Poznamy Jezusa, jego sposób życia, jego sposób funkcjonowania, to co głosił, jak nauczał i jaki jest, i to co zrobił na krzyżu. I to ma wyzwolić nasze życie. I teraz patrzcie. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż nie wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało. Oto koniom wkładamy wędzidła do pysków, aby były nam posłuszne i kierujemy całym ich ciałem. Podobnie i statki, choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, jednak za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Zobaczcie teraz takie porównanie do języka. Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala, jakże wielki las zapala mały ogień. Jedną głupią rzeczą, którą uwolnisz w kierunku drugiego człowieka, niepotrzebną, możesz sprawić, że człowiek pójdzie i popełni samobójstwo. Tak jest czy nie jest? Słyszymy o takich przypadkach. Dzieci w szkole, ktoś komuś tam naubliżał, człowiek się poczuł poniżony, poczuł się źle. Jedyną rzeczą, jaką widział rozwiązanie, popełnić samobójstwo. Kurczę, przecież o takich przypadkach się słyszy. Tylko dlatego, że jedno jakieś dziecko wypaliło ze swoich ust przykre słowo w kierunku tego człowieka. Co zrobiło? Zasiało śmierć w kierunku drugiego człowieka. Zasiało śmierć. Danielek, może być, mogę się twoim przykładem posłużyć. Albo jak chcesz, to może ty opowiedz. Jak kiedyś potrzeba do ciebie wróżka. Co się wydarzyło? Jeśli możesz. Dosłownie tak. No ja nie chciałem żadnej wróżby. Nie? No, zaczepiła cię. No tutaj na Placu Wolności to było takie przejście, że tam Central Park, ta taka galeria, a wcześniej tego nie było. Jak tam przychodziłeś ze szpadki gdzieś w tą stronę, tam bym się kierować, no to tak, no to się przejść po takie, przez taki skwer. Tam właśnie te cyganki, nie? Tam łaziły i próbowały tam na czym nowe wróżyć, ktoś kapie, ale no
A ja jako wierzący człowiek, nie? I, no i ona mi powiedziała, no ja nie chciałem, no ja mówię, no ja nic nie chcę słyszeć, a ona, no ja panu powiem prawdę, pan jest dobry człowiek, ale nie będzie pan szczęśliwy w miłości. Nie? O, czy nie będzie szczęśliwy w miłości. Nie? I gdzieś to mi chodziło, nie? Gdzieś to wiesz, niby wiesz, że tu nie ma na ciebie wpływu, ale jakby diabeł ci próbuje, to jakby ktoś dorzuci jakieś przekleństwo i próbuje ci to jakby, żebyś ty się do tego przyznał. Zasiać tak jakby do głowy, nie żeby to tam jest. Zasieje, no ale żebyś w końcu, a może patrzysz na jakieś okoliczności i żebyś się przyznał do tego, nie? No a ja to tak cały czas to jakby... Może to nie jest prawdą, nie? No tak jakby walka, nie? Gdzieś to jakby przypominało, nie? Jakby takie zwracały takie tego. No jest dobry, mam troje dzieci, którą żonę. Amen. Że Bóg jest na ponad takich przekleństw. Ale to tak jest, no że czasami no właśnie człowiek ktoś coś powie i jeśli to jest też kwestia nas, nie? Czy, no, czy my to przyjmiemy. Bo jeszcze chcesz też właśnie powiem też na ten temat. To jeszcze właśnie, no czy przyjmiesz to, czy po prostu powiesz nie. Czy się z tym zgodzisz, nie? Czy się nie zgodzisz? Właśnie, bo teraz... nieszczęśliwym człowiekiem, nie? Bo ja chcę coś powiedzieć. Właśnie pamiętajcie, że większy jest ten, który jest w nas. To nie jest tak, że teraz chcemy zgloryfikować diabła, że jakaś wróżka go naprzeklinała i miałbym być bałagan w życiu. Nie, to było przekleństwo uwolnione w jego kierunku, ale że większy jest Jezus w nim, on się z tym nie zgadza i takie przekleństwo nie ma prawa, ulatuje jak ptak. To też mówią przypowieści Salomona. Jeżeli ktoś do was przyjdzie i będzie wam próbował coś powiedzieć, coś nagadać, poprzeklinać was, to pamiętajcie, że większy jest Duch Święty, który jest w was, Jezus Chrystus, niż ten człowiek, który powiedział, ale ludzie, którzy żyją bez Boga, nie wiedzą takich rzeczy. Nie wiedzą takich rzeczy. Nie wiedzą, jak się przeciwstawić w Duchu Świętym takim rzeczom. I później to słowo, które oni przyjmą jeszcze może jako prawda, zaczyna wykonywać w nich pracę. A jeszcze jedno takie. No. Ostatnio moja siostra przyjechała z zagranicy i była tam u rodziny ojca. I ja tam nie jeżdżę, bo tam ci ludzie szybko się spekulują, tak mówią plotkować i tak. No i ona... To jakby też powiedziała, no, nie, jak się tego, no jak tam przyjechała, no to się wypytali, co tam u mnie, co tam u każdego, wszystko muszą wiedzieć, nie? Co, kto, jak, tego, gdzie i dlaczego. No i ona mówi, no że ja buduję dom. No to ona mi potem mówi, że tam ciotka powiedziała, że ja tego nie skończę. No, tak mi kiedyś powiedzieli. Że ja nie skończę tej budowy. Ja zacząłem, a ja nie skończę. Wiesz, i to jest takie, takie ten, no, ale to... Próbuję cię podważyć. No i tak właśnie, ja myślę, co jest grane, nie? Ale przecież ja mówię, tym bardziej, jak ktoś wie, ja jestem taki trochę, na przekór, nie? Jak ktoś próbuje coś zmusić, czy coś, czy jak tego, to jeszcze tym bardziej, jeszcze bardziej... Zbuduję, no, pięknie. Tak. Bardziej się zapieram, nie? Do roboty, nie? Super. Także ale są takie, nie wiem, no czy ktoś sobie nie zdaje sprawy z tego, że rzuca... No. Nie, a skąd? Ludzie ze świata tego nie wiedzą. No. Tak mi kiedyś babcia powiedziała, jak wyjeżdżałem do Poznania, co ty myślisz, że co? Że będziesz, co, że ty ręce położysz na ludzi, że uzdrawiani będą? Ty myślisz takie rzeczy? A ja mówię, a właśnie wierzę, że jak będę kładł na chorych ludzi ręce, to będą uzdrawiani. Bo tak obiecał Jezus. Kurczę. Kiedyś w Poznaniu, jeszcze jak byłem we wspólnocie, pojechaliśmy się modlić o człowieka, który w trakcie, gdy my jechaliśmy do niego, to on zmarł. Już nie modliliśmy się o uzdrowienie, ale o wskrzeszenie z chłopakami. Ale co się stało? Umierał na raka trzustki. A 20 lat temu wcześniej byli u wróżki. I ta wróżka powiedziała do niego, że umrzesz kiedyś na raka trzustki. Dobrze, że tam była jakaś kobieta, która chodziła na odnowę katolicką w Duchu Świętym i przyprowadziła go do Jezusa przed śmiercią. To jest chwała Bogu, w ogóle wiecie, nie? No. Śmierć i życie jest w mocy języka. Dlatego baczcie, czego słuchacie, czego my wszyscy razem słuchamy. I teraz patrzcie, natomiast nikt z ludzi nie może rozróżnić języka. Jest to nieokiełznane zło pełne śmiercionośnego jadu. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, bracia moi. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie może wydawać słonej i słodkiej wody.
Kurczę, jesteśmy źródłem. Przez nas ma płynąć rzeka Ducha Świętego. Mamy błogosławić człowieka, a nie przeklinać człowieka. Tak pisze Jakub. Nie możemy tym samym językiem chwalić Boga, a za chwilę iść i mówić źle o sobie i o innych ludziach. Dlaczego mówię źle o sobie? Bo co powiedział nasz kochany Pan Jezus Chrystus? Że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jak kochasz siebie, tak będziesz kochał drugiego człowieka. Jeśli jesteś poniżony w swoim sercu, nie czujesz poczucia własnej wartości, to tylko będziesz chodził i będziesz patrzył po ludziach, który i będziesz wypominał tylko ich w ogóle jakieś wady, jakieś ich ubytki, jakieś ich w ogóle niedoskonałości. Bo sam czujesz się niedoskonały. Tak to działa. Kurczę. To, z czym człowiek ma problem, za chwilę emanuje na drugiego człowieka. No i kochani, tyle no, na mocy słów. Jeszcze teraz co mi przychodzi do głowy, a tego sobie nie zaznaczyłem. Też pamiętajcie, jak się modlicie. Co Pan Jezus mówi? Że jeżeli powiecie górze, rzuć się w morze i nie zwątpicie w sercu swoim, stanie się wam. Jeżeli powiecie do góry, mówić jedno do problemów jakiegoś w naszym życiu, do czegoś, z czym przyszedł diabeł, a dwa, nie zwątpić. Co symbolizuje góra? No jakiś problem symbolizuje. I kiedy ty staniesz w wierze i powiesz, ty i taki problemie, nie wiem, to może być choroba, nałóg, bieda, cokolwiek, masz się usuwać z mojego życia i z życia innych ludzi, nie ma tutaj miejsca dla ciebie i nie zwątpisz w sercu swoim, to stanie ci się tak. I to jest modlitwa, którą uczył Jezus. On nie uczył, przyjdźcie do mnie z problemami. Tylko wy przeciwstawcie się problemom, a moja łaska, mój Duch Święty, moja moc jest w was. Panie, pomóż, bo coś tam. Co powiedziałem? Ty powiedz do tego zjawiska. Tak uczył Jezus. Nie możemy tego wyprzeć. Przeciwstawcie się swoim górom. Macie jakieś góry w swoim życiu, ja też mam. Trzeba mówić do tych, kurczę, okoliczności, do tych problemów. I nie możemy wątpić. I teraz zobaczcie, wypisałem sobie troszkę właśnie o tych grzechach języka. Jednym z grzechów języka jest manipulowanie drugim człowiekiem za pomocą swoich słów. Ja to dzisiaj zaznaczyłem, ale osobno chciałbym zrobić temat na temat czarowania drugiego człowieka, na temat manipulowania drugim człowiekiem i to zostawimy sobie na jakiś tam, może na przyszły tydzień, ale jednym właśnie z grzechów języka jest po prostu, wiecie, manipulowanie. Zaczniemy od tego. Mówienie źle o sobie. Mówienie źle o sobie jest grzechem. Dlaczego? Wracamy do tego, co wcześniej powiedział Jezus. Jak kochasz siebie, tak będziesz później kochał drugiego człowieka. Przychodzisz do Boga i mówisz, Boże, jestem bezużyteczny, do niczego się nie nadaję, nie potrafię sobie poradzić z tym i z tamtym. A jaka jest Boża prawda na twój temat? Bóg dał ci rozum, Bóg dał ci ręce, Bóg dał ci jeszcze, jak jesteś nawrócony, Ducha Świętego. Nie ma nic w tym życiu, co jest w stanie cię zatrzymać, bo ja jestem z tobą, więc dlaczego mówisz o sobie źle? Tak Gedeon przyszedł do Boga, Bóg do niego, mężu waleczny i dzielny. Tak patrzy na ciebie Bóg, mężu waleczny i dzielny. Córko Boga, waleczna i dzielna. Nie mów o sobie, że coś nie dasz rady, że coś nie jesteś w stanie. Dlaczego? Bo mój Święty Duch zamieszkał w tobie. I co mówi Pan Jezus? Nie ma rzeczy niemożliwych dla ciebie. Nie ma. Bóg zamieszkał w tobie i nadał ci wartość, nadał ci tożsamość. Kiedy przyjęliśmy zbawienie, co mówi Biblia? On z grzeszników uczynił nas świętymi. To nieprawda, że jest kilkanaście, kilkadziesiąt świętych na świecie. Kiedy apostoł Paweł pisał do kościołów, pisał do świętych w Efezie, do świętych w Koryncie, do świętych, co to znaczy święty? Oddzielony od grzechów, wydzielony dla Boga. Jeżeli narodziliśmy się na nowo, jesteśmy święci, więc nie możemy patrzeć na siebie jak na grzeszników.
Bo Bóg patrzy na nas nie przez pryzmat naszych ułomności, tylko przez pryzmat Jezusa Chrystusa. A ja jestem taki niegodny. Ja to tak nie jestem taki godny, żeby przyjść do Boga. No nie jesteś godny. Kto z nas w ogóle był godny? Ale kiedy rodzisz się na nowo, to Bóg nadaje ci godność dziecka Bożego w ogóle. Więc jak wiesz, że stałeś się dzieckiem Bożym, to przestań mówić o sobie, że jesteś niegodny. Byliśmy niegodni. Ale Chrystus za nas umarł. I kim się stałeś? Patrz, byłeś niegodny Bożej miłości. Każdy z nas był niegodny Bożej miłości. Ale Chrystus za nas umarł, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami i nadał nam tożsamość, królewską tożsamość. On mówi, że jesteście kapłaństwem Boga żywego, królewskim kapłaństwem, dziećmi Boga, synami Bożymi, światłością świata, solą tej ziemi. I tak mamy patrzeć na siebie. Nie mów źle o swojej przyszłości. Kolejna rzecz związana z naszym językiem. Dlaczego? Bo śmierć i życie jest w mocy języka. Więc nie bądź czarnowidzem i nie paplaj jeszcze tych rzeczy. Na przykład mam kolegę, z którym się wychowywałem i to jeszcze jak byłem w świecie, to z nim rozmawialiśmy, więc jeszcze nie zdążyłem z nim porozmawiać na te tematy, bo nie mamy już ze sobą dłuższej relacji. On mówi coś takiego. Mój dziadek chorował na serce i zmarł na zawał. Mój tata ma tam, nie wiem, w tamtym czasie chyba miał niecałą 50, już ma chore serce i pewnie zejdzie na zawał. I pewnie mnie też to czeka. I on tak mówi, nie? To zobaczcie, co on sobie w ogóle wypowiada do życia. On przeklina siebie i nie zdaje sobie z tego sprawy, że uwalnia moc słowa w swoje życie. On umrze na zawał. To było jego powiedzenie, bo tak każdy w rodzinie. Nieprawda. Kiedy my na przykład możemy być w takiej sytuacji, że ktoś tam pokoleniowo schodził na jakieś choroby, a ty powiedz, a ja nie zejdę na taką chorobę. Dlaczego? Bo może oni nie znali Boga, a ja poznałem Boga i Jezus Chrystus jest moim lekarzem. Amen. Amen. Kurczę! I On jest większy niż ta choroba, na którą zmarli moi przodkowie. Przepraszam za ekspresję może, nie wiem, czy to tak, taki, kurczę, zostałem stworzony przez Boga. Dlatego nie spożywajmy owocu swoich negatywnych słów nad naszym w ogóle życiem. Niech se siedzą, spokojnie. Dopóki nie krzyczą i nie wrzeszczą, szacunek dla Bożego Słowa jest. Także nie przeklinaj siebie. Właśnie powiedz, zbuduję dom i zamieszkamy w nim bardzo szybko, bo Bóg jest ze mną, bo jest mi przychylny. I w ogóle nie zgadzam się ze słowami słów, które wypowiedziały tam ciotki, wujki i tak dalej. Bóg jest ze mną. Takie miejmy w ogóle, wiecie, wyznanie wiary i wyznanie naszego języka. Jest obietnica w Piśmie Świętym, że Pan chce nas nasycić długim życiem. To przestań gadać, że ty chcesz tylko żyć do 80, bo może ci się spełnić. A ja chcę, wiecie, w ogóle chcę stanąć na Bożej obietnicy, że Pan jest tym, który nasyca długim życiem. I może, nie wiem, ktoś tam w rodzinie zmarł w wieku 50-60 lat. I ty może myślisz, że za chwilę ciebie też to czeka, bo to genetycznie, bo to działa. Nie. Właśnie jest obietnica, że Pan nasyci mnie długim życiem. I ja się będę tego trzymał. I nieważne tego, co widzę wkoło, staję na Bożej prawdzie, staję na Bożej obietnicy. Tak patrzmy w naszą przyszłość, że Bóg jest z nami, że chce być nam przychylny. Bo jest dobrym Ojcem. Zamień, i mówię też to do siebie, narzekanie na dziękczynienie. Kolejny grzech języka, który jest, już nie powiem jak szeroko w ogóle rozpowszechniony w naszym kraju, w Polsce, a zdarza się, że jest też wśród ludzi w Kościele. Bóg chce, abyśmy byli wdzięczni Mu za wszystko, co mamy. Ja ostatnio sobie doświadczyłem właśnie w ten sposób tego, że kiedy jeździłem na Bolcie i trafiały się takie żałosne kursy za takie żałosne pieniądze i w ogóle miałem taki żal, kurde, za co ja jeżdżę w ogóle, co to w ogóle jest?
Ale wiecie co, wam powiem, kilka dni później, kiedy straciłem auto na kilka dni, bo tam mechanik i tak dalej, to w ogóle zacząłem doświadczać tego, że Boże, dziękuję Ci za to auto, bo mogę iść i zarobić w ogóle, wiecie, nie? I tak człowiek właśnie, to jest to, że przechodzimy różne rzeczy w naszym życiu i zaczynamy doświadczać w ogóle takie rzeczy. Zobaczcie, jak my mamy bardzo wiele w naszym życiu i nie jesteśmy często wdzięczni Bogu, mówię też to do siebie, przede wszystkim do siebie, za to, co mamy. Ja tak czasami rozmawiam z Janiną, której dzisiaj tutaj nie ma z nami, bo została w domu, i ona mówi, kurczę, kiedyś, ja się tak lubię pytać, jak to wyglądało kiedyś w dawnych czasach? Nie było ciepłej wody, do kibelka to trzeba było wyjść z domu. Wiecie, takie rzeczy, nie? Nie było tak, każdy samochodu nie miał, nie było internetu. I Daniel to jeszcze pamięta. I w ogóle, wiecie, ludzie skupiają się na tych wszystkich negatywnych rzeczach i zaczynają ściągać do siebie demony. Wiecie, to możemy sobie, wiecie, śmieszkować i tak dalej, ale to jest Boże Słowo. Dlatego starajmy się mieć serce wdzięczne i język wdzięczny Bogu. Bo naprawdę są miejsca na świecie i lata temu działy się inne rzeczy, za które my możemy dzisiaj być Bogu wdzięczni. W ogóle, Boże, dziękujemy Ci, że mieszkamy w Polsce dzisiaj, a nie na Ukrainie. W ogóle zobaczcie, jaka rzecz, nie? Że nas nie dotykają w ogóle bezpośrednio jakby te rzeczy. W jakiś tam sposób dotykają, nie? Ale ile razy mi się zdarzyło na rząd w Polsce ponarzekać? Na tego, czy na tamtego i na tamtego. I nieraz prowadziłem takie rozmowy. Ale jak tak sobie zdajesz sprawę w ogóle, że to też jest człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Że to jest też człowiek, który potrzebuje w ogóle, wiecie, zbawienia i Pana Jezusa, nie? Bóg nie lubi narzekania, pamiętajcie. On ma upodobanie w sercu pełnym wdzięczności. Wstań rano i podziękuj, że się obudziliśmy, że możemy mieć dach nad głową, nie? Kolejny grzech języka to jest właśnie, kochani, poniżanie i przeklinanie innych ludzi. To już powiedziałem na początku, się też nie będę na ten temat rozwodził. Tym bardziej nam, jako ludziom wierzącym, nie przystoi w ogóle obrażać, poniżać się nawzajem i poniżać innych ludzi. Jeżeli jeszcze nie zrobiłeś porządku w swoim życiu z takimi rzeczami, to trzeba zrobić z tym porządek. Mamy mówić do ludzi słowa, które mają ich błogosławić, które mają ich budować, które mają ich wspierać, a nie poniżać, nie dołować, nie przeklinać. Dlaczego? Ponieważ Bóg taki nie jest. Bóg nie stoi nad tobą i nie mówi ci, ty taki, śmaki i owaki, do niczego się nie nadajesz. Ja wiem, że do wielu z nas już rodzice na samym początku wielokrotnie na pewno powiedzieli takie słowa. Z ciebie nic nie będzie, ja tak miałem. Ty nawet młotka nie potrafisz trzymać w ręce. Co, za co się nie weźmiesz, to spieprzysz. Co? Tak mówią rodzice do swoich dzieci. Co ci nie dam, to złamiesz. Ty taki, śmaki i owaki. I wiecie, ja później, dzięki Bogu, wziąłem rzeczy w przełomie obsługiwaniu elektronarzędzi. Ale ojciec mi całe życie, że ty nie potrafisz odróżnić taczki od Boscha, od metalu do ceramiki. Ty gwoździa nie wbijesz, ty se tamto zrobisz, tamto se nie zrobisz. No, kiedyś, jak pracowałem w Poznaniu i przyszło mi pracować przy fotowoltaice, to ci mówię, Boże, dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś we mnie, dziękuję Ci za Twoją łaskę, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, i poszedłem, kurczę, i nauczyłem się wszystkiego od podstaw. Od rozkładania drabiny po rozróżnianie wierteł. Dlatego musimy uważać, czym my karmimy w ogóle nasze dzieci od podstaw. Kolejna rzecz, kłamstwo, czyli mówienie w ogóle fałszywych rzeczy, nieprawdy w ogóle do drugiego człowieka. Z tego też jest pokuta, z tego trzeba sobie w ogóle, wiecie, odpuścić takie rzeczy, okłamywanie, składanie fałszywego w ogóle, wiecie, świadectwa. Plotka i obmowa. Kolejna rzecz, która nie przystoi Bożym ludziom, którzy mają być światłością. Jest to taki sposób przekazywania informacji komuś o sobie postronnej, która nie prowadzi do rozwiązania jej problemu. Kurczę, wiecie, że mi się zdarzyło coś takiego,
że przychodzą ludzie i narzekają na innych pastorów. A wiecie co? Ja za chwilę spodziewam się tego, że on pójdzie do kogoś innego i będzie coś mówił o mnie. Oszczerstwo i oczernianie, czyli przypisywanie bliźniemu błędów, których ten nie popełnił, lub wyolbrzymianie rozmiarów tych błędów. Kolejna rzecz, na którą trzeba w ogóle zapanować. Kurczę, no nie będę opowiadał na te tematy, bo my to wszystko wiemy, co to oznacza. Chodzi o to, żebyśmy sobie postanowili dzisiaj, że wychodzę z tego miejsca i w ogóle biorę autorytet w Duchu Świętym nad tym, co mówię, nad tym, co przekazuję drugiemu człowiekowi, nad tym po prostu, co niosą moje słowa, które mogą albo pobłogosławić człowieka, albo mogą go komuś zniszczyć, po prostu, wiecie, życie. I tak jeszcze na zakończenie, a propos naszego języka. Tego się pewnie nie spodziewacie. Nie, to jest takie, wiecie, no, ludzkie, nie? Z przypowieści Salomona 11:13. Patrzcie. Plotkarz wyjawia tajemnicę, ale człowiek wiernego serca ukrywa powierzoną sprawę. Ile razy ja takie też słyszałem, być może też takie coś robiłem. Robiłem na pewno. Ktoś mi coś powiedział, idę do drugiego człowieka, powtarzam daną rzecz, dodaję coś być może jeszcze od siebie, ale nikomu nie mów tego, co ja ci powiedziałem. Ale nikomu nie mów. A za chwilę jest dobre to, za chwilę druga osoba bierze to, idzie, powtarza kolejne sobie, dodaje coś jeszcze od siebie, ale nikomu nie mów, że ci powiedziałem. A za chwilę wszyscy o tobie wszystko wiedzą. I tak jest często w pracy, w ogóle, wiecie, nie? No, dlatego... Unikajmy w ogóle, wiecie, takich rzeczy. Poprośmy Ducha Świętego. Ktoś się chce w ogóle ze mną pomodlić, abyśmy Duchowi Świętemu oddali nasze języki, aby pokazał rzeczy, w których uchybiamy, abyśmy mogli zrobić z tym porządek. Zamknijcie swoje oczy, ja się też jakby pomodlę. Na zakończenie. Ojcze, my chcemy tak, jak Ty powiedziałeś. Kto nie upada w mowie, ten jest mężem doskonałym, Panie, a my chcemy być tacy jak Ty, Jezus. I my się, Ojcze, modlimy o to, Duchu Święty, oddajemy Tobie. Jeżeli się z tym zgadzasz, to powiedz: Duchu Święty, oddaję Ci mój język. Przepraszam, że narzekałem. Przepraszam, że obgadywałem. Przepraszam, że plotkowałem. Przepraszam, że poniżałem drugiego człowieka. Że mówiłem kiedyś być może nieprawdę o innych ludziach. Oddaję to Tobie, zostawiam to przed Tobą i chcę być czysty w tym temacie. Oddaję Ci swój język, Duchu Święty. Chcę mówić tylko słowa, które będą błogosławić mnie i życie innych ludzi. I Ciebie, Boże. Duchu Święty, my się modlimy o to, aby Twój święty ogień wypalił wszystko, co jest nie tak w tych tematach. Wszelkie narzekania, wszelkie plotki, wszelkie poniżanie innych ludzi. To, gdzie tam uchybiliśmy słowami. My, Ojcze, przychodzimy z tym do Ciebie. My chcemy to zostawić, odwrócić się całkowicie od takich rzeczy. I modlimy się, Duchu Święty, abyś przyszedł i oczyścił to w naszych duszach, w naszych sercach, Panie. Nie chcemy narzekać na swoje życie, na sytuację w Polsce, na innych ludzi. Amen. Alleluja. Alleluja. No to tak na dzisiaj. Chciałem się z wami, kochani, tym...